Oglądają Państwo aktualności jak w każdy wtorek i czwartek. W naszym programie to jest czas dla sygnałów zgłaszanych przez Państwa, więc interwencje, stąd obecność w studiu Karoliny Bik-Niezgody. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. To powiedz, o czym dzisiaj w interwencjach, jaką sprawą się zajęłaś? Dziś o problemach mieszkańców kilku gmin, którzy dojeżdżają do Rzeszowa autobusami. W maju tego roku, jeszcze przed wakacjami, w interwencjach informowałam Państwa o problemach pasażerów firmy przewozowej Kosma. Wtedy oni zorganizowali taki wielki protest, ponieważ ta firma ogłosiła, że likwiduje działalność. Wtedy ostatecznie tak się nie stało, jednak na wakacjach rzeczywiście firma zlikwidowała wszystkie kursy i pasażerowie tego przewoźnika, ale nie tylko tego, przesiedli się do autobusów PKS. Jednak nie są do końca zadowoleni z tego, w jakich warunkach ten transport się odbywa. Dlaczego? Proszę posłuchać. Zwiększenia liczby kursów, zwłaszcza w godzinach wieczornych, oczekują m.in. pasażerowie Dąbrowej i Olchowej. Kursujący do końca lipca prywatny przewoźnik Kosma wykonywał 13 kursów dziennie do Olchowej. Teraz, kiedy firma zlikwidowała działalność i połączenia na tej trasie przejął PKS, kursów jest o ponad połowę mniej. Powinien być ten kurs, prawda, ten ostateczny, czyli końcowy, między godziną 22 a 23, ponieważ my nie mamy nic. Dąbrowa, będziemy mieć Olchowa, nie mają po prostu czym wracać z pracy. I jeżeli chodzi o kursy do Olchowej, to jest tylko 6, powinno być ich więcej. Czyli autobus, jak dojeżdża do Będziemyś, powinien no tę trasę, prawda, troszeczkę przedłużyć. Tak jak to wykonywała wcześniej linia przejazdowa Kosma. Z kolei mieszkańcy innych miejscowości, tym razem w gminie Boguchwała, skarżą się na przepełnione autobusy, zwłaszcza te powrotne z Rzeszowa. Tobolec Kobieńska, Zgłobień. Tutaj są przepełnione autobusy. Za bardzo. Jak się wraca po pracy, to jest gorzej, bo nie ma sobie prawa gdzie usiąść. Jest przeładowany autobus. Ostatnio jechałam z dzieckiem, nie było prawa wsiąść. Był tak załadowany, że nie było prawa wsiąść do autobusu. No, były my tak ściśnięte, że dziecko mi się rozpłakało, 4-letnia dziewczynka. No i dobrze, że taka znajoma pani jechała i wzięła ją na kolanka. Mieszkańcom gmin Czudec i Niebylec godziny kursowania autobusów PKS i ich częstotliwość odpowiadają. Ale tu też autobusy są przepełnione. Na tych trasach największy problem pasażerowie mają z dojazdem do Rzeszowa. Dzisiaj właśnie z rana jechałem autobusem z Niebylca. To była godzina 7:48 u mnie w Babicy. No i przyznam szczerze, że już nikt więcej by do tego autobusu się nie zmieścił. Cudem mi się ledwo udało zdążyć do pracy. Zwłaszcza w godzinach porannych jest problem z tym, żeby do autobusów z Gwoźnicy czy Niebylca wsiąść, bo są przede wszystkim zapełnione. Jeździ bardzo mało autobusów, są przepełnione. Myślę, że sporo osób spóźnia się przez to do pracy. Jest problem z dojazdem do szkół. Także myślę, że coś powinno być w tej kwestii zrobione. Wskazałbym większą liczbę kursów z rana, bo to w tym wszystkim chodzi, żeby i ludzie, i dzieci dotarli do pracy. Nie mówię nie wiadomo jakich ilości, ale żeby przynajmniej był jakikolwiek komfort podczas jazdy, bo tu ciężko jest oddychać przede wszystkim. Problemem, jak mówią pasażerowie, jest nie tylko przepełnienie w autobusach, ale też organizacja ruchu na dworcu. Mnie się nie podoba ten dworzec tu teraz, szczególnie tak właśnie po południu, w takiej porze, bo wieczorami już troszeczkę jest lepiej, ale to jest porażka po prostu teraz. Strasznie dużo ludzi, strasznie dużo autobusów. Jest zamieszanie, bo podjeżdża kilka naraz, jest zawsze bardzo dużo ludzi, więc uważam, że jest to źle zorganizowane. Nowy dworzec to pewnie nie prędko, ale sugestie padły w materiale co do tego, że aby na przykład więcej kursów rano. No to pytanie, co na to władze PKS? No właśnie, o to zapytałam, o to, czy są szanse na poprawę tej sytuacji i o w ogóle wyjaśnienie tego, jak ten transport teraz wygląda i dlaczego tak wygląda, poprosiłam Piotra Klimczaka, wiceprezesa PKS w Rzeszowie. Jeśli chcemy w takiej sytuacji kryzysowej dołożyć nowe kursy, zwiększyć częstotliwość kursowania, to wtedy mamy obowiązek wystąpić o stosowne zezwolenie w tej sprawie, o zmianę takiego zezwolenia. I ta procedura trwa minimum 3 miesiące. Niektórzy uwierzyli, że problemy komunikacyjne rozwiąże wolny rynek. I tutaj jest ogromna rola samorządów, które dzisiaj ustawa im daje możliwość organizacji transportu na swoim terenie. Jest 9 gmin, które w tej chwili są właścicielem firmy PKS. One mają i w związku z tym biorą finansową odpowiedzialność i finansowy ciężar w tym, żeby komunikacja była w 100% dostosowana do potrzeb ich mieszkańców.
To powiedzmy jeszcze, Karolino, gdzie powinni zgłaszać się pasażerowie z takimi problemami, o których słyszeliśmy? No właśnie, mieszkańcy, pasażerowie zgłaszają te postulaty do nas, zgłaszają też do PKS-u, do siedziby firmy, ale tak naprawdę wiceprezes wyjaśnił mi, że najlepiej, jeśli mieszkańcy będą zgłaszać to władzom w swoich gminach, czyli wójtom, sołtysom albo radnym, ponieważ tak naprawdę to oni są odpowiedzialni za organizację przewozów na terenie danej gminy. W tym momencie PKS jest związkiem 9 gmin, ale to oczywiście nie znaczy, że to jest koniec. To jest formuła otwarta i tak naprawdę każda chętna gmina może do tego związku dołączyć. Są też dobre informacje dla mieszkańców jednej z gmin, tak? Tak, już wiemy, że są dobre informacje dla mieszkańców gminy Iwierzyce dokładnie. To jest właśnie ta gmina, z której było bardzo dużo sygnałów do nas do redakcji, że tam z tymi połączeniami rzeczywiście jest problem. I PKS w odpowiedzi na te oczekiwania powiedział mi, że zostaną wydłużone kursy w soboty i niedzielę z Bystrzycy do Wiercan. Także myślę, że to jest dobra informacja, przynajmniej dla mieszkańców na razie tej gminy. Oczekiwania są. Czekamy, co będzie dalej. Karolina Bik-Niezgoda, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Za te informacje i za tą część aktualności. A ja przypominam jeszcze, że po zakończeniu aktualności rozpoczyna się nasz dyżur telefoniczny do godziny 19.30. Czekamy na zgłoszenia ważnych dla Państwa spraw, które będziemy mogli przekazać na naszej antenie. Numer telefonu 1786 13 317.